Miłość mleczko, bo rozmawiamy po meczu puszcza niepołomice Garbarnia Kraków wygrany przez Żubry 3-2. I to chyba taki dobry prognostyk, i pozytywny element tego całego sezonu. No na pewno tak, gdzieś na całe szczęście bardzo fajnie zwiększyliśmy cały ten sezon, choć, choć wiadomo, że w ostatnim okresie troszkę było tych porażek i, i spadliśmy w tabeli, dlatego bardzo zależało nam na tym meczu, aby, aby wygrać go i, i zakończyć bardzo pozytywnie ten sezon i, i kończymy na dziewiątej lokacie. O tym jak wam bardzo zależało na tym, żeby pozytywnie zakończyć ten sezon. No, to trzeba powiedzieć, że bramka dla garbarni strzelona chyba w pierwszych sekundach meczu rozjuszyła ciebie i twoich kolegów, bo bardzo szybko ten wynik meczu został odwrócony. No na pewno, gdzieś dobrze zareagowaliśmy na tą bramkę, był to ostatni mecz. Cieszę się z postawy całego zespołu, że tak szybko odpowiedzieliśmy na początku na remis, wyrównaliśmy i, i później zdobyliśmy bramkę i dzięki temu dowiedzieliśmy później też zwycięstwo. Mieliśmy gdzieś tą optyczną przewagę, więcej sytuacji w całym meczu. Nie jest tajemnicą, że kończy się Twoja przygoda. Spuszczą mnie pomicę i. I kończy się pewien etap, pewnie też w Twojej karierze, zacznie się nowy, i nam pozostaje tylko tęsknić choćby za takimi sytuacjami jak dzisiaj, kiedy bronisz w sytuacji sam na sam, a później w końcówce kapitalnie fruniesz i, i kolejny raz chronisz nas przed stratą bramki. No, na pewno jestem bardzo wdzięczny całemu klubowi, drużynie za zaufanie. Zdobyłem tutaj no, bardzo duże doświadczenie, bo, bo był to mój pierwszy klub, w którym występowałem na poziomie centralnym. No i na pewno będę zawsze mile wspominał to, co tutaj mnie spotkało. I dla Ciebie to jeszcze też nie koniec tego sezonu, bo chyba najważniejszy turniej póki co w Twoim życiu. Mistrzostwa Świata dla 20. Właśnie ta solidna gra na poziomie centralnym w pierwszej lidze pozwoliła Ci znaleźć się w wąskiej kadrze i reprezentować nasz kraj na mistrzostwach. Na pewno tak. Zrobię wszystko, żeby, żeby być jak najlepiej przygotowanym do tych mistrzostw, do, do każdego kolejnego meczu i mam nadzieję, że wspólnie z naszą reprezentacją dojdziemy daleko w tym turnieju. I na koniec, niezależnie od tego, jak potoczy się ta kariera, i w jak wielkich klubach, czy to w Polsce, czy za granicę, będziesz grał, niepomice zostaną takim szczególnym miejscem dla ciebie? Na pewno tak. Nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek zapomniał i, i o miejscowości, i przede wszystkim o klubie, i o tych ludziach, których tutaj spotkałem. Także na pewno z sentymentem zawsze będę wracał do tego, co mnie tutaj spotkało. To w takim razie, czego można życzyć piłkarzowi na nowej drodze chyba trafnych decyzji, to zarówno na boisku, jak i poza nim. Myślę, że przede wszystkim zdrowia, bo, bo bez zdrowia nie ma niczego, a, a zdrowie jest najważniejsze. W takim razie zdrowia, a jak będzie zdrowie, to piłkarsko sobie na pewno poradzisz. Dziękuję bardzo za wszystko.